Co druga kobieta w ciąży nie zwiększa ilości spożywanych płynów w momencie, kiedy w tą ciążę zachodzi. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kobiety często nie mają świadomości, że tak jak zwiększamy ilość kalorii, ilość wapnia czy żelaza w diecie, w okresie ciąży również powinniśmy zwiększać ilość wypijanych płynów. Ta ilość wzrasta w ciąży o około 300 ml, a w okresie karmienia piersią nawet do 1 litra, ze względu oczywiście na produkcję pokarmu. Nie mamy świadomości, ponieważ często ignorujemy poczucie pragnienia, a w ciąży ilość krwi krążącej u kobiety w ciąży zwiększa się o 50%. Krew składa się głównie z wody, więc ta woda jest chociażby potrzebna do tego. Również mamy większe skłonności do kamicy nerkowej. Również nerki powinny być wtedy lepiej filtrowane, powinny więcej filtrować, powinniśmy się jakby więcej nawadniać, żeby ten narząd mógł pracować odpowiednio. Niewiele osób również wie, że bezpośredni wpływ na ilość płynu owodniowego ma właśnie to, ile pijemy. Jeśli wypijamy notorycznie za mało wody, jesteśmy w permanentnym takim lekkim stanie odwodnienia, może to negatywnie odbić się na ilościach wód płodowych, co spowoduje nieprzyjemne dolegliwości, jak również będzie dyskomfortowe dla rozwijającego się w brzuchu mamy dziecka. Musimy pamiętać też, jaką wodę należy pić, ponieważ to nie może być byle jaka woda. To powinna być woda przede wszystkim bezpieczna, z pewnego źródła, bardzo dobra jakościowo, optymalnie nisko zmineralizowana i tego powinniśmy się trzymać. Takie są rekomendacje ekspertów.